tym odcinku pokażę Ci, jak wyodrębnić znaki od drugiego do przedostatniego. Odniosę się do komentarza, który pod jednym z filmów umieścił Stanisław Bartosz. On właśnie zapytał, jak zrobić coś takiego. Do dzieła! Użyję funkcji fragment tekstu. Ustawiam się przy pierwszej transakcji. Używam funkcji fragment tekstu. Jako pierwszy argument tej funkcji wskazuję tekst, którym ma się ta funkcja zająć. Średnik. Liczba początkowa mówi tej funkcji, od którego znaku ma ona rozpocząć wyodrębnianie tych znaków. Zawsze od drugiego, więc dwójka. Średnik. I będę chciał wyciągnąć tych znaków tyle, ile jest wszystkich znaków w całym ID, minus 2. Dlaczego minus 2? Bo nie chcę mieć pierwszego i nie chcę mieć ostatniego. Chcę mieć w tym przypadku samo PMA. Więc użyję funkcji dy-ły, otwieram od niej nawias. Funkcji dy-ły trzeba podać jakiś tekst jako argument, więc wskazuję adres komórki C3. Zamykam nawias. Funkcja dy-ły w wyniku wyświetliłaby mi 5. Ja potrzebuję mieć 3, więc tak jak wspomniałem wcześniej, za funkcją dy-ły robię minus i jeszcze dwójeczkę. Zamykam nawias, zatwierdzam enterem. I powinienem mieć problem rozwiązany. Jeżeli podobała Ci się ta formuła, ten odcinek, zostaw lajka, zostaw też komentarz pod filmem i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.